No witam. Dzisiaj na biurku radiotelefonu Motorola, jak widać, po kasacji. Normalnie taki żal jak cholera. Wszystkie radiotelefony są przewiercone wiertarką. Tutaj po dwie dziury. Z tej strony po jednej dziurze. Ale za to w moduł końcówki mocy nie trafili. Także do odzyskania jedynie moduły mocy. Częstotliwość pracy od 66 do 260 MHz, czyli całe fajne pasmo z mocą 110 W tranzystor, w tym, że one mają tutaj po filtrze po wszystkim 60 W mocy, ale tranzystor ma 110 W mocy strat, z tego co sprawdziłem w katalogu. I tak o, jak widać, ładnie rozpieprzone, tu dziura, tu dziura, tu dziura, tu dziura. W tych miejscach, no niestety, po kasacji do odzyskania jedynie wzmacniacze mocy, no i tam ewentualne części syntezy, kwarce i będę dalej je rozkręcał, może się uda trafić taki na mniej uszkodzony, może się uda coś z tym zrobić. Także normalnie, no bieda, zobaczcie jak w MON traktują sprzęt warty 1000 zł sztuka na czarnym rynku, że tak powiem, 1000 zł w zakupie. Czekajcie, mam, muszę tutaj trochę przyciszyć. Tak normalnie w zakupie to pewnie około 3000 zł, czyli 1000 dolarów. A po prostu już teraz nawet nie do odratowania taki sprzęt jest. Także zastanówcie się, bo wyrzucacie pieniądze praktycznie w błoto, przecież to może pracować na innych pasmach. Wystarczyłoby wybrać jeden scalak z drugiej strony, tutaj o, EPROMa wyciągnąć i radio jest nie do użytku, i znaczy nie do użytku, jest do użytku, ale nie weźmie go byle kto i nie będzie robił tego. Tylko po prostu musi specjalista, a ktoś z koncesji z uprawnieniami nie będzie się bawił tam w wasze pasma. Tylko sobie wstawi EPROMa, zaprogramuje go tak jak trzeba. Nie trzeba popsuć całą płytkę, rozpieprzyć cały nadajnik, przewiercić wiertarko po trzy dziury. Szkoda, po prostu szkoda. To co leży w tej chwili tutaj, żeby to nie było powiercone, to by był wartość gdzieś 25 tysięcy złotych. To co leży na biurku. A w tej chwili na kilogramy, fakt, że ciężkie, na kilogramy to jest... Sobie przeliczcie, po ile jest aluminium.